Dzień dobry. Nie wiem, czy jestem uprawniona, żeby mówić dobry wieczór 16 maja, ale mówię Państwu również dobry wieczór, bo jest godzina 19. Witam serdecznie. Za chwilę rozpoczniemy kolejne webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Dzisiaj będzie o konflikcie. Specjalnie dla Państwa zaprosiłam ekspertkę, więc będzie to spotkanie wyjątkowe, inne od pozostałych. Zaraz o tym opowiem, dlaczego będzie inne, ale zachęcam Państwa bardzo serdecznie do przywitania się z nami. Proszę dać znać, gdzie Państwo oglądają, nasłuchują Odpornej Szkoły. Ja się nazywam Kasia Pijanowska i witam bardzo serdecznie. Proszę się zaopatrzeć w kubek herbaty, jeśli u Państwa, tak jak w Wielkopolsce, pada deszcz, może kakao albo po prostu woda, co Państwu w duszy gra, jeśli chodzi o napoje dzisiejszego wieczoru, ale też bardzo proszę zaopatrzyć się w kartkę i coś do pisania. Będzie to nam potrzebne, żeby Państwo mogli sobie coś zapisać, potem o tym porozmawiać sami ze sobą, namyślić się i wyjść z tego dzisiejszego spotkania z odpowiedziami, mam nadzieję, na konfliktowe sytuacje w Państwa klasie, które zapewne, domyślam się, zdarzają się i to nie jeden raz, widząc potem, że Państwo się pozdrawiają, są obecni na dzisiejszym spotkaniu. Witam serdecznie od Kaszub przez Rudę Śląską aż do Augustowa, Gniezno również się pozdrawia. Witam serdecznie, mam nadzieję, że Facebook nas widzi i słyszy, Państwo też tam są. Zachęcamy do aktywności na czacie, proszę wziąć czynny udział w dzisiejszym spotkaniu. Dlaczego to spotkanie jest tak inne od pozostałych, które do tej pory w cyklu Odporna Szkoła dla Nauczyciela się pojawiły? Dlatego, że dzisiaj jest ze mną tylko jedna osoba, ekspertka Agnieszka Szczepanik, która mam nadzieję zaraz powie o sobie troszeczkę więcej, która razem ze mną poprowadzi to spotkanie w sesji pytań i odpowiedzi. Chcemy Państwu przybliżyć temat konfliktu w klasie, rozmawiając o tym też, co Państwo byli skłonni do nas wysłać. Każda osoba, która rejestrowała się na dzisiejsze webinarium, przysyłała nam swoje trudności, wyzwania związane z sytuacjami konfliktowymi w klasie. Przyszło mnóstwo odpowiedzi. Bardzo za wszystkie dziękuję. W ogóle olbrzymi ukłony i szacunek za to, że chcą Państwo się dzielić swoimi wyzwaniami związanymi z konfliktem. Oczywiście nie odpowiemy na wszystkie wyzwania i problemy, które się pojawiły, ale udało nam się zobaczyć pewne grupy wyzwań czy problemów i do nich na pewno, Agnieszko, będziesz się zaraz odnosić. Witam jeszcze raz Cię bardzo serdecznie. Żeby formalności stało się zadość, trzeba powiedzieć kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej. Oczywiście, tą formułę, którą Państwu zawsze opowiadam, ale jesteśmy olbrzymią fundacją, która wspiera nauczycieli i nauczycielki w całej Polsce. Docieramy od Gniezna do Rudy Śląskiej przez Augustów i Warszawę, która jest naszym miastem, gdzie mamy swoją siedzibę. Docieramy do około 10 tysięcy szkół w całej Polsce. Dzięki online'om wydaje mi się, że ta liczba szkół zdecydowanie się powiększa. Chcemy być Państwem, chcemy Państwa wspierać w sytuacjach trudnych, konfliktowych również i o tym będzie dzisiaj. Ola, która wspiera mnie na czacie, będzie Państwu wrzucać wszystkie potrzebne linki, będzie też się opiekować czatem. Mam nadzieję, że on będzie dzisiaj gorący i bardzo aktywny. Zapraszam jak zawsze na naszego bloga po ciekawe artykuły. Zapraszam na Facebook, wiem, że Państwo tam są już i teraz oglądają na żywo. Jeśli ktoś z Państwa nie zapisał się jeszcze na nasz newsletter, a ma ochotę dostawać regularne powiadomienia o tym, co w CEO piszczy, co ciekawego robimy, czym się aktualnie zajmujemy, to jak najbardziej zachęcam, żeby się zapisać i wtedy dostaną Państwo powiadomienie choćby o najbliższym webinarium. Jak zawsze oferujemy szkolenia i programy, nasze programy kończą się wraz z końcem roku szkolnego, więc już będziemy je niedługo parkować. Jak ktoś jest w programie, to proszę dać znać, jaki program Państwo kończą razem z rokiem szkolnym i zapraszamy po ofertę do nas pod koniec sierpnia i na początku września. Bez partnerów to wydarzenie by się nie odbyło. Naszym partnerem jest Fundacja Norwegian Refugee Council, dzięki której jesteśmy tutaj dzisiaj wieczorem, a patronem medialnym jest czasopismo Dyrektor Szkoły, które nas wspiera medialnie, żebyśmy docierali do nauczycieli i nauczycielek.
Oczywiście będą zaświadczenia, jak zawsze. Link będzie podany pod koniec webinarium. Zachęcam Państwa do założenia sobie konta w systemie zapisy.co.org.pl. Jeśli ktoś jeszcze tego konta nie ma, to bardzo usprawnia proces pobierania zaświadczenia pod koniec webinarium. Państwo tę procedurę znają. Mam nadzieję, że ona już jest na tyle transparentna, że nie będzie większych problemów pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Nadal się Państwo pozdrawiają, to znaczy, że nowe osoby do nas dołączają. Agnieszko, teraz jest ten moment, kiedy całe światło i reflektory są skierowane na Ciebie. Trenerka kompetencji międzykulturowych, bo dzisiaj o tym konflikcie będziemy również mówić z perspektywy kulturowej, międzykulturowej. Coach albo coachka, bo takie formy też usłyszałam, mediatorka, co dzisiaj nam się bardzo przyda, osoba, która tematem wielokulturowym, międzynarodowym i relacji zajmuje się, szkoli nauczycieli i nauczycielki, pracuje w Wielkopolsce i dzisiaj stamtąd do nas nadaje. Witam Cię, Agnieszko, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. Bardzo dziękuję za przedstawienie, przede wszystkim za zaproszenie. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję, bo to jest temat, który jest gdzieś bardzo mi bliski, bo z konfliktem międzykulturowym, grupowym tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z organizacjami pozarządowymi i dlatego w którymś momencie odeszłam ze szkoły i zaczęłam. To jest taka niespodzianka. Chyba jeszcze, Kasia, o tym nie wiedziałaś, że mam za sobą pracę jako historyczka i nauczycielka WOS-u. I nie powiem, chętnie, może kiedyś jeszcze do tego wrócę, bo to są ciekawe kawałki i z młodzieżą się niesamowicie dobrze i jednocześnie trudno dyskutuję. Dlaczego powiedziałam, że dziękuję bardzo, że tylu z Państwa tutaj do nas dotarło w ten wtorkowe popołudnie, bo to jest właśnie wtorek, jakby nie patrzeć, środek tygodnia, dużo rzeczy się jeszcze dzieje, a do tego mam wrażenie, że temat, którego dotykamy, jest takim tematem rozległym. Za każdym razem mi się wydaje, że to jest taką pigułeczkę, tak ma, tak, to się za moment pojawiają kolejne rzeczy, kolejne pytania, na te pytania też liczymy i po prostu spróbujemy dziś trochę się przyjrzeć temu konfliktowi z różnych perspektyw w odniesieniu do tego, o czym Państwo pisali, zapisując się na ten webinar. I od razu muszę powiedzieć, że w pierwszym tym mówię, ojej, to może już zacznijmy cały cykl szkoleń, w których Państwa doświadczenie połączone z takim wiedzową, ale i praktyczną stroną pewnie zaowocuje już w nowym roku szkolnym wieloma rozmowami. Do tego będę zachęcać, do tego będę zapraszać przy tym konflikcie. Chyba mam wrażenie, że osoby jeszcze do nas docierają, ale będziemy iść dalej. I tutaj była prośba, żeby Państwo sięgnęli po jakąś kartkę i długopis. I to jest ten moment, w którym bardzo proszę... ja udostępniam teraz ekran, bardzo proszę po ten długopis sięgnąć i spokojnie sobie, tutaj pokaz slajdów, odpowiedzieć, ja nie przeskoczyłam tego, na pytanie. Konflikt dobry czy zły? Moja wielka prośba jest taka, żeby się nie zastanawiać. Po prostu dobry czy zły? Jak ja uważam? Jak Państwo uważacie dla siebie? Dobry czy zły? Nie będziemy z tego odpytywać. Drugie pytanie. Jak reagujesz w konflikcie? Unikasz? Uciekasz? Może walczysz? Może idziesz na kompromis? Co ty robisz? Najczęściej. Najczęściej. I trzecie pytanie. Jak widzisz swoją rolę w konflikcie? Mediatora, mediatorki, obserwatora, może obserwatorki, a może sędziego, sędziny. Wybór. To albo to. A może coś innego. Do tych pytań będziemy wracać
w trakcie tego naszego webinarium. O, widzę, że nawet się pojawiają na czacie informacje. Tak sobie z czystej ciekawości spojrzę. Dużo obserwatorów. Jest ich bardzo dużo. Państwo zareagowali błyskawicznie. Mnóstwo odpowiedzi do wszystkich trzech pytań się pojawiało. To też ciekawe, że Państwo mają taką gotowość, żeby te swoje tajne odpowiedzi pokazać na forum. Ale to dobrze. Zachęcamy do aktywności i do rozmowy. Mam nadzieję, że też te pytania posłużą Państwu do refleksji po zakończeniu tego spotkania, jak już Agnieszka wszystkie swoje karty wyłoży. I zanim pójdziemy kawałeczek dalej, to tak powiem, bo tu się pojawiam, widzę, że dobry. Z tym konfliktem jest tak, że on jest neutralny. Ta-dam! Wrzucam taką bombę. Co do zasady, konflikt jest neutralny, ale sposoby, w jakie go rozwiązujemy, podchodzimy do niego, bywają już konstruktywne lub niekonstruktywne. I tym bardzo często, i to też jest ten wątek kulturowy, który już tu zaczniemy, że konflikt w Polsce kojarzony jest negatywnie jako coś właśnie złego, coś, co trzeba unikać. To też się pojawiało tutaj w Państwa wypowiedziach, jak zażegnać konflikt, jak do niego nie dopuścić. A rzeczywistość pokazuje bardzo mocno, że niedopuszczanie do konfliktu, do rozwinięcia się jego, czyli do wyłożenia kart na stół tak naprawdę przez stronę w konflikcie, powoduje dużo większe straty po obu stronach. Jak to te strony, jak to wygląda, o czym my mówimy też w kontekście szkolnym, to myślę, że możemy tutaj wskoczyć na Kasiu, na ten case, o którym rozmawiałyśmy, chociaż ja jeszcze pozwól, spojrzę na... O, bo widziałam bombę zegarową, tak, już się pojawiają. O bombie za chwilę w takim razie. Rozmawiajmy o bombie za chwilę. Tak, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić swoją klasę albo jakąś zwykłą klasę. Zbiór dzieci... młodzież, dziewczyny, chłopaki, dowolna liczebność, dowolny nauczyciel. Każdy nauczyciel, nauczycielka, która się może pojawić. Sytuacja jest taka. Doszło do sytuacji konfliktowej w klasie. Odbyło się rozmowę. Wydaje się Państwu, że konflikt został rozwiązany. Że jest już okej. Tak bardzo skrótowo to nazywając. Po kilku dniach, tygodniach albo miesiącach zaczynamy czuć, że jednak w klasie coś się dzieje. Nie ma takiej sytuacji konfliktowej, że ktoś do kogoś mówi na przykład w brzydki sposób, albo dał sobie w nos, albo użył jakichś określeń, które mają znamiona sytuacji przemocowej, ale czujemy, że coś jest na rzeczy, czujemy, że coś się dzieje, tak podskórnie wiemy, że coś jest. Trochę mamy taką sytuację, poczekamy, może się rozwiąże, może coś się wydarzy w klasie, próbujemy jakoś tą sytuację przeczekać. W pewnym momencie do klasy dołącza dwóch nowych uczniów. Jeden uczeń jest po prostu uczniem, który zmienił szkołę w Polsce, a drugi uczeń jest uczniem cudzoziemskim. Po prostu przeprowadził się. Może to być uczeń z Ukrainy, wcale nie musi. To nie musi być kontekst wojenny, możemy go tutaj zastosować. I razem wspólnie z uczniami i uczennicami organizujemy wyjazd, wycieczkę, może wyjście klasowe. W sytuacji podjęcia decyzji, gdzie idziemy, gdzie jedziemy, dochodzi do gigantycznej kłótni w klasie. Przyjrzyjmy się takiej sytuacji, takiemu case'owi. Jeśli dla Państwa ta sytuacja jakkolwiek jest bliska, zrozumiała, albo w ogóle nigdy nie miała miejsca, też proszę o komentowanie. Bardzo, bardzo zachęcam. Mam poczucie, że Agnieszko jakieś chyba się, tak? Straciłyśmy kontakt. Jestem, wróciłam, nie wiem, coś, naprawdę nie wiem, co się wydarzyło, ale już jestem, słyszałam, że dołączyło dwóch uczniów, jeden z innej szkoły, jeden cudzoziemski i potem się strasznie rwało i mnie wyrzuciło.
To ja opowiem jeszcze raz i wspólnie decydujemy, czy jedziemy na wycieczkę, czy jakieś wspólne wyjście do kina albo na jakieś zajęcia pozalekcyjne i w obrębie tego wyboru dochodzi do gigantycznej kłótni w klasie. I zachęcałam na czacie do komentowania, czy ta sytuacja jest jakkolwiek Państwu bliska, czy coś tutaj się takiego zadziało, co Państwo wiedzą, słyszeli, widzieli, a może to się zdarzyło również w Państwa klasie. Tutaj trochę już komentarzy, które się pojawiają. Chcemy do tego podejść. Bardzo dużo widzę, że się tutaj w tym czacie dzieje. Pozwolicie Państwo, że ja go zminimalizuję i zajmiemy się tym case'em. Urzuciłaś, Kasiu, w tym, że są, że wszystko jest niby dobrze, tak? W klasie jest w miarę spokojnie. I ta przy decydowaniu się na wyjazd, na wycieczkę, to zawsze się pojawi dużo emocji i trudne sytuacje mają to do siebie, że im, nie wiem, ciekawsze opcje, różne potrzeby się pojawiają po różnych stronach, tym jest łatwiej o to, żeby taki ukryte różnego rodzaju animozje wyskoczyły. Także, żeby zostało jakby przywołane równie jakieś stare rzeczy, które niby już były zaognione, załatwione, a tu nagle są zaognione. A sytuacja, w której w klasie, która stanowi do pewnego momentu pewną bezpieczną, zamkniętą grupę, w której mniej więcej wiemy, czego się po kim spodziewamy, jeśli do tej grupy dołączają dwie nowe osoby, wnosząc coś nieznanego, nieoczywistego, niejednoznacznego, jeśli to jeszcze do tego będą kwestie językowe czy kulturowe, bo to już wiemy po ponad roku współistnienia z ogromną rzeszą w ogóle weszły do polskiego systemu, że to jednak są różnice, mamy różnice kulturowe, to wybucha nam, no jest to bomba, jest to coś, czego się nie spodziewamy. I trochę jest tak, z takiego spojrzenia z zewnątrz, że wejście nowych osób do takiej grupy, która jest w miarę ułożona, wyciszone są między nimi animozje, powoduje, to jest taki typowy katalizator i otwiera nam, i to jest ten plus rozmowy, dyskusji, sytuacji konfliktu, bo nam to otwiera tak naprawdę drzwi do tego, żeby porozmawiać o emocjach, o naszych oczekiwaniach w klasie, wobec siebie sam, wobec siebie nawzajem, o tym też, czego oczekujemy być może od tego wyjazdu, wycieczki, z czym to chcemy zjeść. I to jest tak, że mamy do wyboru trochę jako nauczyciele w kontekście tego, jak ja osobiście reaguję na konflikt, mam do wyboru, tak, zachowanie swoje. I tak jak pytałam, jak najczęściej się zachowujecie Państwo w sytuacji dla siebie trudnej, konfliktowej? Bo to, czy ja na przykład staram się ignorować pewne sygnały, mówię, że to się jakoś rozwiąże, to jest unikanie. Czy ja ulegam i jakby idę za głosem większościowym, a może szukam jakiejś ścieżki pośrodku, albo stawiam na swoim, bo z jakiego powodu uważam, że to jest ważne i jako dorosły chcę też tą ważność pokazać mojej klasie, jako wychowawca, to powoduje, że w ten sposób też ja wchodzę w ten konflikt, który się dzieje. I on może, jeszcze taka uwaga, czasami jak przychodzą tutaj ci nowi uczniowie, to ostrze, teoretycznie ostrze konfliktu będzie w ich stronę skierowane, bo wy, nie odzywaj się, bo co ty wiesz, bo ciebie tutaj nigdy z nami nie było, tak? Albo
tobie się należą jakieś przywileje tylko dlatego, że właśnie u was jest trudno, to zdarzają się coraz częściej tego typu komentarze, ale też ostrze może pójść w stronę nauczyciela. I tym jesteśmy wtedy stroną. I tutaj mówienie o tym, bo mamy taką ochotę do bycia obiektywnym, do zaoferowania klasie swojej obiektywności, swojego dystansu, my tak naprawdę jesteśmy częścią tej dyskusji, która się toczy. Tutaj w tym przypadku, kiedy to ma być wybór, wyjazd na wycieczkę, powiedzenie, to wy musicie podjąć decyzję, musicie zaopiekować tak jakby te wszystkie wasze potrzeby i podjąć decyzję. Ja czekam na waszą, czy to tu, czy tam, bo to jest wasze, to jest unikanie konfliktu. To jest udawanie, że jakby tak, nazywam się, że on tam jest, ale ja nie jestem stroną. Jesteśmy stroną. W sytuacji, w której my pracujemy z klasą, jesteśmy w grupie. Nasza pozycja jest inna, bo jesteśmy dorosłym, mamy autorytet, mamy również za sobą narzędzia przymusu, które wynikają z tego, jak jest skonstruowany system edukacji w Polsce. Natomiast jesteśmy cały czas w tej grupie, więc ten akurat konflikt również będzie nas dotyczył. Tam się mogą różne rzeczy w związku z tym zadziać. Ja tutaj przygotowałam taki kawałek związany z tym, jakie nakładają się wątki w sytuacji konfliktu. Natomiast to, co widzi, to jest taka jedna z pierwszych podpowiedzi, żeby również sobie zostawić przestrzeń na własne emocje, na ocenę tej sytuacji, to jest rozmowa, bo tu też się powiedziałam, na czacie migało, że dyskusja, rozmowa, ale rozmowa, która nie tu i teraz, tylko dać po pierwsze moment na uspokojenie się. Czasami wystarczy przewietrzyć klasę, tak? Moment taki na złapanie oddechu, bo póki emocje w nas drgają, pozwólmy im przepłynąć, jak to mówią niektórzy, wypuść powietrze, weź jeszcze raz wdech i wróć do sytuacji, bo wtedy te emocje nas nie zaślepiają i jesteśmy w stanie zobaczyć, albo przynajmniej usłyszeć, bo to jest tak, wysłuchajmy się nawzajem. Tak, tylko żeby usłyszeć drugą stronę, ja muszę przestać mieć tą galopadę swoją, wyrzutu, adrenaliny i tak dalej, kortyzolu przede wszystkim. No i to jest ten moment, czyli żeby rozmawiać, żeby móc wrócić do trudnej sytuacji i znaleźć, szukać jej rozwiązania, my potrzebujemy zejść z emocjami trochę niżej. Niektórzy robią tak. Znam nauczycielki, które już ze swoją klasą mają wyćwiczone różnego rodzaju metody w stylu właśnie odetchnijmy, albo Kasiu, czy możesz otworzyć okno, tak? Poprawmy się na krzesłach. Wszystko zależy od tego, jakie sobie zasady przyjęliśmy w klasie. To też jest ważne. I tak jak... bo tu się zatrzymałam na momencie, że konflikt, ktoś napisał, jest naturalną częścią życia człowieka. To prawda. Przez konflikt możemy wzrosnąć. I do konfliktu, do rozwiązania konfliktu szykujemy się w ten sposób, że z klasą, z grupą moją, zespołem na dzień dobry dogadujemy się co do zasad naszej współpracy, bo to jest coś, do czego możemy wrócić. Czy to będzie nazywane kontraktem, zasadami, wypracowanymi rytuałami, to jest coś, do czego możemy wrócić i coś też, co możemy co jakiś czas rewidować. Jeśli mamy to wcześniej, na początku roku z klasą ułożone, to w sytuacji trudnej, takiej jak ta, którą Kasiu tutaj przytoczyłaś, będzie nam trochę łatwiej wskoczyć na ten poziom stonowania, również dlatego, że klasa będzie wiedzieć, co będzie następne. Bo następne byłoby dobrze dopytanie nie nawet nie tyle o to, jakie są przyczyny, dlaczego
chcecie tak, a dlaczego nie chcecie się zgodzić na to, a co wam się w tym pomyśle nie podoba. Tylko pytanie jest tak, co się stało, albo co się dzieje. Zatrzymajmy się tutaj. I ja wiem, że dla części nauczycieli, nauczycielek jest to trudne, bo to jest otwiera jakąś tam wrota do wielkiej dyskusji, rozmowy, przekrzykiwania się. Tylko że to daje nam przestrzeń faktycznie na usłyszenie tych, którzy chcą, ale też zaobserwowanie tych, którzy może nie chcą mówić werbalnie, ale dajemy im przestrzeń również do nauczenia się, jak otwarcie mówić o swoich emocjach, o swoich potrzebach, o swoich obawach również. I tutaj, co się stało? Co się stało, co również co chcecie osiągnąć. To jest budowanie wyjścia z trudnej sytuacji, z konfliktu. Też kolejne takie pytanie, które bardzo pomocne jest, jest to, które, a co chcecie osiągnąć? Co jest waszym celem? Co jest naszym celem? Bo tutaj wracając do tego case'u, co jest naszym celem? Co chcemy uzyskać z tej dyskusji? Jeżeli naszym celem jest wyjazd na wycieczkę, to co musi się stać? Co potrzebuje się stać? O czym potrzebujemy porozmawiać, żeby móc podjąć decyzję o tym, co robimy, gdzie jedziemy. Bo to jest słynne, że może czasami nie chodzi o to, w ogóle nie chodzi o wycieczkę. Często chodzi o jakieś obawy, które pojawiają się w klasie. Być może tu w tym przypadku byłaby obawa związana z tymi dwoma nowymi kolegami, bo my ich nie znamy, my nic o nich nie wiemy. Nie wiemy, czy będzie fajnie w związku z tym na tej wycieczce. Może najpierw się sprawdźmy. Dlaczego oni, we dwóch, mają również ten sam równy głos, co my wszyscy, którzy się już świetnie znamy i tak naprawdę wiemy, gdzie na tą wycieczkę. Dla części dzieci, młodych osób, to nie jest kwestia tego, gdzie, tylko z kim. Albo kiedy pojedziemy. Tak, że tutaj tych wątków, które mogą nam wypłynąć, może być wiele. A dlaczego jeszcze zwracam uwagę na to, dlaczego? Na to pytanie, żeby zamieniać, nie pytanie dlaczego, a bardziej co się dzieje, a nie dlaczego, nie wiem, taka reakcja, tylko skąd taka reakcja, co się dzieje, bo z pytaniem dlaczego akurat w języku polskim, a nie tylko, w badania międzykulturowe pokazują, że pytanie to często jest takie odbierane jako policyjne. Pojawiały się też w tym, że dlaczego, ja chcę poznać przyczynę, a dlaczego, być może dlatego, żeby wydaczyciel, nauczycielka, jestem sędzią, czy mediatorem, czy może obserwatorem, tak? Jeżeli jestem sędzią, to stąd być może jest to oczekiwanie wobec państwa bardzo często, które się pojawia, że chcecie państwo się nauczyć, jak być sprawiedliwymi, jak być obiektywnymi. No tylko, że tutaj jest tak, po pierwsze jesteśmy częścią grupy, mimo wszystko, jesteśmy ludźmi, co oznacza, że obiektywność obiektywnie nie istnieje, że jest to pewne nasze zbudzenie. Co więcej, moment, w którym ja chcę poznać, pytam o to dlaczego i na tej bazie feruję wyrok, staje się sędzią, co też oznacza bardzo często, że za to, co się zadzieje później po wprowadzeniu, w cudzysłowie oczywiście, wyroku w życie, to mnie będzie klasa obarczać konsekwencjami. Jak będzie fajnie, to super. Jak będzie niefajnie, to jest to wina nauczyciela, nauczycielki. Agnieszko, ja nie chcę tutaj Cię wytrącić z tej rozmowy. Też miałam przez moment takie trudności, że coś z Twoim internetem, więc teraz proszę Państwa, robimy taką małą techniczną sprawdzenie. Jeżeli masz wpływ na to, to zachęcam, bo na początku było idealnie i były jakieś momenty problemowe. Proszę Państwa, dla osób pytających jest tutaj nas ponad, jest tu kilkaset osób w pokoju, więc proszę się nie martwić, nie jesteśmy z Agnieszką tutaj
tylko we dwie, nie rozmawiamy we dwie, to ty sprawdzaj sobie internet, a ja się odniosę do tych emocji. Bo te emocje są takim powtarzającym się motywem, który był w wypowiedziach osób, które odpowiadały nam na pytanie, to jak sobie z tymi emocjami swoimi własnymi w takich sytuacjach konfliktowych radzić? Co z tymi emocjami? Powiedziałaś już o tym zatrzymaniu się. Czy ja dobrze rozumiem, że my możemy też zamodelować w klasie to, że w takich sytuacjach, kiedy te emocje się podnoszą, to ja jako nauczycielka mówię, wietrzymy, zatrzymujemy się i to też jest ten moment, kiedy my możemy te emocje pooglądać. Tu jedna z pań napisała, że dzieci często nie potrafią mówić o swoich emocjach, czyli one są wzburzone, w nich się coś zadziewa, ale nie potrafią też tego nazwać. I czy rzeczywiście my możemy się tym zaopiekować? Właśnie w takiej sytuacji po prostu kłócimy się o wyjście do kina, bo są różne interesy i jeden chce oglądać taki film, a drugi chce oglądać inny, a trzeci w ogóle może nie chcieć iść do kina, prawda? To już o tym rozmawiałyśmy. Mm-hmm. Tak. Przerzuciłam się na jeszcze inną sieć. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. To znaczy te emocje bez względu na to, w jakim wieku nas dotyczą, one są ważne i trzeba się nimi zaopiekować w takim znaczeniu, że dać im również dojść do głosu. To jest to o tym, co tak bardzo często się pojawia, pozwól przepłynąć emocji przez ciebie. Dzieci, te mniejsze dzieci mogą nie wiedzieć, nie potrafią nazwać tego, ale też z drugiej strony u tych młodszych bardzo często pojawia się to, że one mają odczucie z ciała, tak? I potrafią, więc to, że na przykład my zaprosimy, mówię teraz o tych dzieciach młodszych, zaprosimy je do zmiany pozycji, do powstania, to pozwala ten stres wywołany daną emocją też trochę rozładować. U każdego to, zresztą my jak się przeciągniemy sami w stresie, to nam to też pomoże. Natomiast to, co jest bardzo, bardzo ważne, bo, i to odpowiada też na pytanie powtarzające się, jak uczyć dzieci, młodzież radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, to jest właśnie jakby zatrzymywanie i pokazywanie, jest nam, być może w tej chwili jesteśmy bardzo zdenerwowani, może komuś z was jest przykro, może ktoś czuje złość, odczuwamy to w różnych częściach ciała. Zobaczcie, gdzie jest u was napięcie, poczucia, bo zmieńcie pozycję. Tak, żeby nazwać to, powiedzieć to dzieciom, powiedzieć to również sobie, bo jak moja klasa jest w klinczu, to ja też jestem od razu w emocjach, bo chcę im pomóc. Albo jestem, mogę też być zirytowana, bo to miało być proste, pyk, mieliśmy podjąć decyzję już i wskoczyć, nie wiem, do matematyki, tak, wrócić do działu, do geometrii. Więc to uczenie, nazywanie, pomaganie też dzieciom nazywania tych emocji i uwalniania ich w ten sposób, no jest tym, co warto, czym warto się opiekować. I znów, nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, ale zaczynając od samego początku. Ja wiem, że teraz rok szkolny się kończy i z drugiej strony ja jestem przekonana, bo jak pracuję z nauczycielkami, to ja to słyszę. Zresztą z tego, co zdążyłam zobaczyć na czacie, państwo bardzo często to już robią. Ucząc się swoich emocji, swoich reakcji i tego, jak sobie z nimi radzić, również robią, zapraszają państwo do tego swoich podopiecznych i myślę, że to jest, nas tego nie uczono, bo tak z Kasią już sprawdziłyśmy, jesteśmy ta sama generacja, nas tego nie uczono w szkole. Te późniejsze, jak patrzę na koleżanki, to też nie, bo to nie jest styl trochę jednak polskiej szkoły. To się zmienia. Zmienia się od, myślę, 10 lat bardzo, bardzo na lepsze i dzięki temu grono pedagogiczne jest bardziej zaopiekowane, bo jednak to, co się dzieje w tych klasach i bardzo wpływa na to, jak rośnie poziom stresu
tego negatywnego stresu wśród nauczycieli i nauczycielek. Więc to się bardzo zmienia, to poprawia kondycję albo może poprawiać kondycję psychofizyczną państwa, a z drugiej strony jest to ten krok do tego, żeby dzieci obecne, będące pod państwa opieką, w przyszłości same lepiej radziły sobie z trudnymi emocjami i w efekcie też być może, zanim dojdzie do eskalacji konfliktu, rozwiązywały go w sposób konstruktywny, bo to jest ta spirala związana z konfliktem odnosi się do tego, że my na pozór błaha rzecz, znaczy żadna rzecz nie jest błaha, bo pod nią coś się kryje, na to nakładają się kolejne warstwy i top wszystkich topów to jest agresja, to jest przemoc fizyczna, do której oczywiście jakby my chcemy od tego odchodzić. I ja sobie myślę, że to jest być może dobry moment, żebym ja pokazała. Mam nadzieję, że to Państwo widzą dobrze. Och, tak. To jest taki schemat, o którym często się też na studiach, studiując psychologię, bardzo dużo o tym akurat Christopher Moore jest przywoływany i to samo się dzieje, jak pójdą Państwo na jakiekolwiek szkolenie, czy nawet wrzucą sobie w Google o konfliktach. To jest rzecz taka ważna, że my mamy takich pięć usystematyzowana wiedza o pięciu takich obszarach, które tu są jako koło i są mniej więcej równoważne. Natomiast bardziej chodzi o ten aspekt, że konflikt interesów, czyli o sprzeczność, która nas dotyczy, to niech będzie, wszyscy mamy jechać na wycieczkę, ale jedni chcą, nie wiem, jedni wolą do lasu, a drudzy woleliby, niestety Kasiu, nie słyszałam, jaki ty podawałaś przykład, więc teraz wymyślam. Jedni chcą do lasu i w ogóle z nocowaniem w namiotach, a drudzy niech będzie, że oni chcą jednak domki i nad morze. To jest ta sprzeczność interesów, bo czas mają do podzielenia, coś trzeba zrobić. To jest to samo jak, nie wiem, jest dzieci wchodzą w konflikt z sobą w momencie, kiedy ktoś nie chce z kimś siedzieć w ławce albo z kimś bardzo chcą siedzieć dwie osoby, a ławka jest jednak na dwie. Tak, że tu jest konflikt interesów jest taką rzeczą, która jakby nam się najczęściej gdzieś przekłada, ale on pojawia się podobnie jak konflikt danych, czyli że mamy informacje z różnych źródeł i stajemy przy tym, że to moje jest to właściwsze, że wiem lepiej, że to jest prawda. Nie, bo to nie działa, ale mi nie działa. Się okazuje, że no mi nie działa, bo to jest na innej przeglądarce. I to znów wracamy do pytań, że jest pytanie nie tyle o potrzeby, tylko co chcesz z tym zrobić. Do czego ci to jest potrzebne? Są te pytania otwarte, które naprawdę są kluczem w wielu przypadkach do tego, żeby wypuścić powietrze z takiego napełniającego się balona złości. Pytania, dobrze, skąd to, z jakiego roku, nie wiem, są te informacje? Albo od kogo się tego dowiedziałaś? A, od pani Kasi. No tak, ale pani Kasia nie zarządza tą wycieczką na przykład, nie? I dalej idąc, mamy konflikt relacji, który jest związany z tym, no, że nie wszystkich lubimy, albo nie wszystkich w każdej sytuacji lubimy, nie do wszystkich jest nam jednakowo blisko. Z jakiegoś powodu koleżanka Paulina, która generalnie mi nic w życiu nie zrobiła, ale jest taki dzień, że na mnie krzywo spojrzała i ja się nakręcam. I wtedy pojawiają się też etykietowanie, tu w przypadku tych cudzoziemskich uczniów jest w tym konflikcie relacji, jest ktoś nowy, kto może zagrozić naszej grupie.
albo słyszę w domu, nie wiem, może też w telewizji, w radio, w mediach, negatywne informacje o pewnej grupie ludzi i teraz mam przedstawiciela tej grupy. Przypominam, że my dorośli nie filtrujemy tak informacji, jak ja robię to w tej chwili, tylko coś słyszę i albo mi to pasuje do mojego systemu przekonań, albo nie. Jak jestem w nerwach, to czasami się nie potrafię zatrzymać i wtedy pojawia się ta przemoc słowna bardzo tutaj często. Konflikt strukturalny z kolei on wynika z tego, z hierarchii, w jakiej my jesteśmy. I tym, co ja tu sobie od. O, tak. W hierarchii i w tej zależności, czyli wracam do tej myśli mojej, którą miałam jakiś, podzieliłam się z Państwem jakiś moment temu, że nauczyciel bez względu na to, jak będzie bardzo starał się trzymać dystans, to jest w tej w strukturze grupy i jest wyżej. Nawet jeśli mamy poczucie, że oni nas nie szanują, że nie mamy autorytetu, to nadal jesteśmy i jako dorosły, i jako osoba, która jest w tym, a nie innym miejscu hierarchii społecznej i też szkolnej, jesteśmy w strukturze. Czasami niektórzy mówią, że struktury same z siebie wnoszą, że zawsze, że ludzie patrzą, że ten ktoś, bo jest wyżej albo właśnie awansował, to on jest jakoś jakiś inny i żebyśmy się lepiej poczuli, to tak trochę go deprecjonujemy. No to też można się przyjrzeć, jak to wygląda czasami w pokoju nauczycielskim. To samo też jest w klasie, patrząc na grupę dzieci, że one też się układają w pewną strukturę. No i konflikt wartości to jest ten taki moment, w którym moi współpracownicy obcojęzyczni mówią, aha, agree to disagree, czyli zgadzamy się, że się nie zgadzamy. Bo jeśli ja będę mieć to, to mam takie przekonanie o tym, że to, co ja zaproponuję mojej klasie, jest najlepsze, albo któreś z dzieci ma takie, czy tu młodzi ludzie bardzo mocno nie w konflikt wartości wchodzą, bo sprawdzają nas, sprawdzają siebie. I to jest takie, że moment, w którym ktoś kwestionuje moją wartość, wartości, w które ja wierzę, rodzinę, pracę, moją kulturę, tak? To jest ten moment, w którym nie możemy siebie nawzajem przekonywać, bo to do niczego nie prowadzi poza jeszcze większą eskalacją konfliktu. Do agresji, do powiedzenia, ty musisz przyjąć mój punkt widzenia. Stąd wojny, stąd konflikty również polityczne, które u nas są, one dotyczą bardzo mocno wartości. I mówi się o tym, ja tak o tych, tak dosyć tutaj dogłębnie robię analizę, dlatego że to, co jest bardzo ważne, to dla nas, dorosłych, żeby zatrzymać się czasami i spojrzeć, na ile to, co się w tym momencie dzieje w klasie, może pomiędzy dwójką uczniów, w mojej dyskusji z klasą, która to jest kategoria. Bo my czasami wychodzimy z tego, że to jest błaha rzecz, że to chodzi o potrzeby, a czasami nie zauważamy, że to jest cała ta duża otoczka związana z wartością, że zakwestionowanie, że samo rzucenie, ktoś rzuca tak, nie wiem, w sposób błahy jakąś informację, że tam wy na tej wsi, co wy możecie wiedzieć, może spowodować i konflikt relacji, ale też konflikt wartości. I teraz ja może bym się zgodziła z tą drugą stroną, ale w związku z tym, że ona dotknęła czegoś, co jest dla mnie ważne, mojej świadomości, mojej tożsamości, to powoduje, że ja się absolutnie na nic nie zgodzę. Mówiąc, nie, bo ty się nie znasz, a co ty możesz o tym wiedzieć, głupia jesteś. No i jakby tu coraz dalej. Wszystko zależy, na jakim poziomie wiekowym jesteśmy.
Konflikt interesów i konflikt danych to są konflikty rozwiązywalne. To, co my możemy robić i od czego warto się uczyć, my jako dorośli, ale też ucząc młodzież i dzieci, to jest schodzenie z tego konfliktu wartości strukturalnego czy relacji właśnie do konfliktu interesów czy konfliktu danych. I tu to zapraszanie do odpowiedzi na pytanie, co się stało? Do czego ci to potrzebne? Ja bym tak powtarzać te pytania, bo żeby zapadły w głowę zamiast pytania dlaczego? Zamiast pytania po co to zrobiłeś? No i widzisz, co zrobiłeś? Widzisz? Przeproś. To może też jest jakiś taki ten, że wątek. W związku z tym wykorzystywanie tego otwartego pytania, co się stało, co się dzieje, do czego ci to potrzebne, gdzie chcecie dojść, tak? Na czym wam zależy, o czasami to jest tak, na czym wam zależy, to są te narzędzia proste do wykorzystania. Dla mnie jest w ogóle niesamowite, jak ja czasami słyszę w różnych przestrzeniach, w których pracuję, ja pracuję z dorosłymi w tej chwili bardziej, ale gdzieś tam mamy młodzież, mam swoje własne dziecko. Kiedy ja słyszę, jak to mój syn akurat do kolegów mówi, panowie, stop, a co tu się w ogóle wydarzyło? Oni mają do siebie, jakby doskakują do siebie, podnoszą czasami głos, natomiast nie rzucają się do bujek, bo oni to zatrzymują. To jest praca szkoły i ich wychowawczyń, to na 100%, ale to też jest to ciągłe nie ocenianie tak bardzo tego, co oni robią i dlaczego to robią, tylko wyciąganie od nich, co się dzieje i co mogą w związku z tym zrobić. Jak już wiesz, co się wydarzyło, co się zdarzyło, co możecie z tym zrobić? Ja chętnie zadam pytanie, bo tutaj mnie nosi, może nie widać, że mnie nosi. Ja, czat nasz bardzo się uspokoił. Ja mam takie poczucie, że Państwo tak samo jak ja są też zasłuchani i próbują analizować, bo powiedziałaś o tym schodzeniu z konfliktu wartości do poziomu konfliktu interesów. To ja zadam trudne pytanie. Jak schodzić? Jak schodzić? To znów to jest to zatrzymanie i czy jakby do czego ja zapraszam? Ja teraz jakby patrząc na siebie, moja rola nauczycielska, tak? Jeżeli nie mam być sędzią, nie chcę być obserwatorem, bo chcę im pomóc, bo jak czytałam Państwa odpowiedzi i tak rzucając sobie też w czat, to jest tam ta chęć, żeby ich wesprzeć. No to czyli nie obserwator, no to mediator. Można się w tym wytrenować, a można tak naprawdę tymi pytaniami, o których mówiłam, tą klaryfikacją, do pytaniem, trochę Kasiu, co ty teraz cały czas robisz, czyli jak ja dobrze rozumiem to, tak? I tym możemy pomóc zejść do tego interesu, czyli tak myślę o tym case'ie nawet dzisiejszym, że co jest naszym interesem, co jest każdego z was interesem, co wy chcecie uzyskać. Mogą pisać na karteczkach, tak, żeby wypisać, żeby się skontaktować z tym, co tak naprawdę ja chcę, żeby móc na bazie tej potrzeby, interesu podjąć jakąś decyzję. Sama byłam w kilku procesach takich mocno konfliktowych, gdzie jeszcze z nami byli superwizorzy. Również jedna rzecz dotyczyła szkoły, to tam bardzo często się pojawił ten bardzo taki silny tenże moment, w którym ludzie zaczynają przekonywać się, że tam moja wartość jest lepsza, moje rozwiązanie jest lepsze, to jest ten moment, w którym zatrzymujemy.
Mówimy, ok, dobrze, ty masz, uznajmy, to widziałam lekcję szacunku, tak, ona polega na tym, że słyszę, co mówisz i że to jest dla ciebie ważne, bo jak ktoś mówi o czymś, że jest dla niego ważne, to znaczy, to jest jego wartość, a dla mnie ważne jest to. I agree to disagree, powtórzę sobie po angielsku, bo to dobrze, dobrze, że tak powiem, pasuje, zgadzamy się, że się nie zgadzamy i to jest ok. I jak mamy to, i to nie jest, że zawieszamy, odkładamy, tylko tak przyjmujemy, że tak właśnie jest, nie damy rady przekonać się nawzajem i też nie o to chodzi. A o co chodzi? No i to jest interes. I jest nawet, że o, chodzi o to, żeby dobrze spędzić czas albo zakończyć fajnie ósmą klasę. To też miałam, ostatnio brałam udział w takiej mediacji, jak się ósmoklasiści nie mogli dogadać, jak chcą zakończyć dla siebie, bo się nie lubili, nigdy się nie lubili, ale jednak chcieli z pompą zakończyć rok szkolny i całą podstawówkę dla siebie i się dogadali. Nie, więc to jest ten punkt. Trudne, to jest bardzo trudne. Bardzo trudne, tak. Ja też czuję, że to jest bardzo trudne, bo też musimy swoje emocje zatrzymać, prawda? Szczególnie jeśli to jest konflikt również naszych nie zatrzymać. Wartości. Proszę Kasiu, nie zatrzymać. Zatrzymaj. Nie zatrzymujmy emocji. Pozwól, żeby przepłynęły. Tak. Zauważmy je. Czyli zła jestem. Kurczę, tak, jestem zła. Mam prawo być zła. Sfrustrowana też. Tylko zauważmy to. I zatrzymujemy sytuację. Emocji. Tak. Zatrzymujemy sytuację, ale pozwolimy swoim emocjom płynąć. Ja tutaj wrzucę coś, co jest, powiem bardzo po młodzieżowemu, grube. Mhm. Konflikt, który państwo tutaj już to przechodzi w bardziej szczegółowe sytuacje. Konflikt, który nie jest w klasie. Konflikt, który jest na grupie społecznościowej między uczniami. I dociera to do wychowawcy tak naprawdę za pośrednictwem rodziców. Czyli mamy trzy grupy interesów. Nie wiem. Ja przeczytałam czat, wiem, że te grupy na różnych mediach społecznościowych są tematem rodzicielskich dyskusji. Ja jako mama ucznia z pierwszej i czwartej klasy szkoły podstawowej coś niecoś o tym wiem. Jak w takiej sytuacji, kiedy tam się dzieją konflikty, a przecież nauczyciel jest w klasie, a nie na tym kanale? Mhm. Nie ma złotej rady. Natomiast to, co całe moje doświadczenie, wiedza mówi, jakby trudno rozwiązywać konflikt, który się dzieje poza nami. Co więcej, jeżeli nam donoszą o tym rodzice, to jest przez ich jeszcze rodzicielską, osobowościową perspektywę, tak przefiltrowane. Czy naszą rolą jako nauczycieli jest rozwiązywanie, czy pomoc radzeniu sobie z tymi rzeczami, które się dzieją w mediach społecznościowych, tam na jakichś grupach? Tak czy nie? Czy to jest nasza rola? To ja to pytanie wrzucam jeszcze raz do państwa. Czy to jest nasza nauczycielska rola? Mhm. Tutaj pan Zbigniew słusznie zaznaczył, że to jest smutna refleksja. Ja bym się odniosła jeszcze do odrobinę wcześniej, to znaczy, że dzieci, młodzi ludzie mają trudność z wyrażeniem emocji twarzą w twarz, stąd to się przenosi w media społecznościowe. Nie wiem, czy to jest dokładnie stricte nasz temat, ale to jest bardzo o emocjach. Tak, to jest bardzo o emocjach i o tym, że my je właśnie tłamsimy, nie nazywam, nie, no, jedzie domino. Nie płacz, nie krzycz, nie złość się, tak? Słyszymy to cały czas nie, nie i nie. Na te negatywne, znaczy my mówimy negatywne, ale wszystkie emocje są naturalne i są nam potrzebne. Sposób wyrażania ich to jest jakby inna rzecz. Jest teraz jakby pomoc nauczeniu się wyrażania tych emocji, zauważania ich, wyrażania ich tak, żeby nie krzywdzić innych, to jest tak naprawdę rzecz, którą i rodzice, i nauczyciele
to jest coś, co my im dajemy. Jeżeli ja umiem sobie radzić ze swoimi emocjami, czyli potrafię nimi zarządzić i rozmawiam też o tym z uczniami, to jest to moja rola wychowawcza? Tak, jest. Jest to coś, jest to narzędzie, które ja im daję do tego, żeby sobie poradzili i na przykład zaczęli rozmawiać ze sobą twarzą w twarz. Tak, też tak można to odebrać. Wracając do mojego kija w mrowisko, czy to jest nasza rola, żeby rozwiązywać w mediach społecznościowych konflikty? Nie jest, a jednocześnie na lekcjach wychowawczych ten temat radzenia sobie z, bo tam będzie i tak, i z tak zwanymi fake newsami, tak, i w ogóle z przebodźcowaniem, które z mediach społecznościowych wynikają, z alternatywny internet też jest coś takiego, to jest coś, co my możemy, o czym możemy z nimi rozmawiać, możemy zapraszać również organizacje pozarządowe, które się tym zajmują, do tego, żeby im dawać przestrzeń do rozmowy, do poznania nowych narzędzi, do zastanowienia się. My nie odetniemy, ani jako rodzic, ja też sobie zdaję z tego sprawę, nie odetnę mojego dziecka od internetu. No nie, ale to, co ja mogę zrobić, to cały czas jest wyposażyć go, czy doposażyć go w te mentalne narzędzia, które mogą mu pomóc poradzić sobie wtedy, kiedy tam jest trudno. Bo to jest praca z tym fear of missing out. Część z dzieci ciągle tam jest, są szkalowane, dyskryminowane, doprowadzane naprawdę do strasznego stanu. Tylko to nie jest konflikt jako taki. To jest jakby ten obszar przemocowych działań, które same w sobie w tej naszej tutaj dzisiejszej dyskusji one nie są konfliktem, to są procesy, które się tam odbywają, które należy, warto nimi się zaopiekować, ale to nie jest rola tylko i wyłącznie szkoły. Taką ja mam tutaj takie odczucie i to bym chciała powiedzieć i do tego jeszcze się pojawia wątek asertywności. Asertywności rozumianej jako sztuka zaspokajania swoich potrzeb, bez krzywdzenia innych. To oznacza również stawianie granic. Ja często ostatnio słyszę w superwizjach z nauczycielkami, ale także z pracowniczkami MOPR-u, że ta dzisiejsza młodzież to jest taka asertywna. I najczęściej oznacza to, jak tak dopytuję, co to dla ciebie znaczy, że nie stawiają granice. Ja nie, to nie jest, to jakby nie, to nie jest ze mną zgodne. I ja się na to nie idę w tą stronę. A dla nas jest to bardzo trudne, bo kulturowo mówię nie, nie, no nie, nie, należałoby ulegać, znowu jesteśmy gdzieś w jakiejś strukturze, w hierarchii, no przecież nie powiem dyrektorowi, że czegoś nie zrobię. Ten rodzic, który też w tej chwili ma bardzo dużo do powiedzenia, chce mieć dużo do powiedzenia w szkole, też bardzo często bo porozmawiam z pani przełożonym, bo zgłoszę to do kuratorium, to są te wszystkie takie wrzutki, które nie robią nam łatwiej, ale które być może praca nad własną asertywnością i stawianiem granic pozwala i zobaczyć dzieciom i młodzieży, że to działa. I to zabezpiecza nasz dobrostan. I w sytuacjach takich trudnych, w których bo te rzeczy, które się dzieją w internecie, one wypływają. Wychowawca czy nauczyciel, nauczycielka, który jest uważnym obserwatorem, jest przyjacielem swojej klasy, będzie takie rzeczy widział i wyłapywał. I teraz rozwiązaniem, moment, w którym to, co może zrobić nauczyciel w tym momencie, to jest zaproszenie do rozmowy. Z asertywną zgodą na to, że nie wszyscy w tej rozmowie będą brali udział. Z kolei badania psychologiczne, i to my też sprawdzamy ja teraz myślę o tych moich grupach międzykulturowych, pokazują, że nawet ci, co milczą, ale
i tylko się przysłuchują i tylko obserwują, oni też korzystają z tego procesu oswajania trudności, powiedzenia tak, jest trudno, tak, to nie powinno się dziać, tak, to jest bullying, tak, to jest zachowanie do, nie wiem, do zgłoszenia do rodziców. Tak, masz prawo tak się czuć. Tak samo jak tutaj powiedzenie, to też do nauczycieli, tak, macie prawo czuć się niedocenieni, macie prawo czuć się przemęczeni, jednocześnie macie prawo być dumni z wielu rzeczy, które robicie, bo jest nas tutaj kilka setek. W czasie wolnym już waszym rozmawiacie. Ja jestem wręcz żałuję, że jestem ekspertką, bo nie mogę być na czacie i rozmawiać. Ale to pokazuje, i ja myślę, że to też o tym warto mówić, że macie kompetencje, które rozwijacie i też jakby przyglądacie się temu, czego wam brakuje i szukacie tych wiedzy, umiejętności. Z radzeniem sobie w ogóle z konfliktem jako takim, to jest to, że trzeba sobie naprawdę popatrzeć w siebie najpierw. Jakie jest moje, to jest to pytanie, które się pojawiło, tak jak pojawia się konflikt, to jak ja reaguję. Style konfliktu mówią o tym, że to jest wypadowa tego, jak ja traktuję swoje potrzeby i interes, a potrzeby i interes drugiej strony. Jak Kasiu chcesz, to może rzucić ten slajd, a ja bym tylko tak dopowiedziała, że dla osób, które widzą, jakby bardzo przykładają interes czyjś, czyli jakby, żeby komuś pomóc. Dobrze, ja tam, nie wiem, nie zjem obiadu, nie zrobię sobie przerwy, ale porozmawiam z tym uczniem, który ma tutaj jakąś sprawę. To jest ten punkt takiego ulegania, czyli czyjeś jest, następny slajd proszę, czyjaś potrzeba jest ważniejsza niż moja. Jak zacznę pracować ze sobą asertywnie, to się okaże, że to są obie potrzeby są ważne i można o nie zadbać. Moment, w którym udaje, że w ogóle nic się nie dzieje, jakby staram się, nie, dobrze, porozmawiajcie sobie, dacie sobie rady, tyle razy sobie już rozwiązywaliście te problemy, to jest unikanie, czyli nic tak naprawdę nie jest ważne. To jest ta małpka, zamykam oczy, zamykam uszy, usta. Rywalizacja to jest ten moment, w którym to mój interes jest ważny. Teraz jest mój czas. Teraz mi nikt nie będzie przeszkadzał. Nieważne, co się dzieje, ja się napiję. A interes drugiej strony nie jest istotny. To jest czasami to jest nasze... będzie tak, jak ja powiedziałam. Tak na to się zdecydowaliśmy 5 miesięcy temu i tak będzie. Bo mi to na przykład pasuje, to jest to sprawdzenie. Ja tam lubię nad morze, nie lubię lasu, bo komary, bo coś tam, to będę w tą stronę szła. No i jest ten element współpracy, takiego spotkania się potrzeb jednej i drugiej, to jest to, do czego ja zachęcam, zadając tymi pytaniami, co się dzieje, co ci jest potrzebne, na czym ci zależy, co jest dla ciebie ważne, bo jak to wiemy, i mówiąc, bo jak to wiemy, jak się tego wszystkiego dowiemy o sobie, to jesteśmy w stanie poszukać takich rozwiązań, nawet nie jednego, tylko takich rozwiązań, które pozwolą nam wszystkim poczuć się okej, być wygranymi. To trochę to jest taka strategia win-win. No i pośrodku jest kompromis, bo on tak wierzy z każdego z nich, tak po trochu, tylko rzecz z kompromisem jest taka, że to jak swego czasu pracowałam ze strażakami, to oni tak bardzo lubili mówić, że kompromis to jest taka iskra pod dywan, zamiatana iskra pod dywan, która wywala potem wszystko i generalnie to są najgorsze. Iskry pod dywanem są ponoć najgorszym rodzajem pożarów, bo bardzo trudno jest, po nich nie zostaje nic. Tak z kompromisem często bywa. To jest bardzo dobry sposób, ale krótkoterminowy. To jest to, słuchajcie, mamy 10 minut, znaczy nie wiem, mamy tam 2 miesiące, tak, możemy do tego jeszcze wrócić i sobie pewne rzeczy poukładać,
ale na tu i teraz potrzebujemy podjąć jakąś decyzję, która pozwoli nam zrobić krok kolejny. I do tego trzeba wrócić, żeby to krótkoterminowe znowu zrobić, jakby poszukać tych obszarów, interesów, danych i dzięki temu też wzmocnić relacje, bo im się jakby mocniejsze relacje, większe zaufanie w grupie, tym mamy większą szansę na usłyszenie tego, co się kryje pod podszewką. Bo czasami właśnie te, wracam do tego hasła błahe, czy rzeczy, które wracają ciągle i wracają, wydawały się być rozwiązane. One wracają najprawdopodobniej dlatego, że nie zostało wypowiedziane do końca ta potrzeba. Co jest pod tym? Co się kryje pod tym? I czasami ktoś nie powie nam tego przez lata. No i jak to mówią w asertywności, no, trzeba się pogodzić, że skoro ty masz prawo nie powiedzieć, to ta druga strona też ma prawo do tego samego. Ja znowu mam całą masę pytań, które się we mnie rodzą. Państwo tutaj też o tym kompromisie pytają, czy kompromis jest najlepszy, czy jedynym rozwiązaniem. Też padło pytanie o dodefiniowanie pojęcia, co konfliktem jest, a co nim nie jest, bo my weszliśmy w też zachowania takie związane z agresją. Ja wrzuciłam Państwu na czat link do webinarium, które było w kwietniu, które prowadziła Emilia Kędziorek, gdzie wszystkie pojęcia zostały zdefiniowane. Też zachęcam bardzo do obejrzenia tamtego nagrania. Mm-hmm. To nasze spotkanie jest też pogłębieniem tego wątku o konflikcie. Mogę tylko Państwa przeprosić, jeśli tutaj pewne pojęcia nie są wystarczająco zrozumiałe, jeżeli ktoś tego wcześniejszego nagrania nie oglądał. My oczywiście skupiamy się na konflikcie, ale jako, że to jest sesja z ekspertką, to też pobieramy Państwa pytania z czatu, żeby rzeczywiście o tych sprawach rozmawiać, nawet jeśli to nie jest konflikt w takim, w pełnej definicji, ale tak jak jedna z Pań napisała, potem w wyniku tych sytuacji agresywnych w mediach społecznościowych dochodzi do konfliktu w klasie, bo to ma swoje konsekwencje w zachowaniach młodych ludzi. Więc tu tak tytułem uzupełnienia zachęcam do obejrzenia tego nagrania. Też bardzo ciekawe spotkanie. I ten kompromis, ja bym się tutaj kompromis go tak czepiła, bo to wydaje mi się, że to trudne. To znaczy, jak znaleźć ten kompromis? Jeszcze raz, najlepsze rozwiązanie długoterminowe to jest współpraca. I ta współpraca zakłada powracanie, tak, do pewnych wątków, bo nic nie jest na stałe i na zawsze, bo my się zmieniamy, sytuacja się zmienia. Więc to, na co wcześniej było na przykład wśród uczniów i uczennic była zgoda, może za jakiś czas już tego nie spełnia tych warunków. Albo ktoś przychodzi, pojawia się nowa osoba, puch. I nam to, my mamy wrażenie, że wywala nam na nowo. Ale tak naprawdę to my nie jest, to nie jest na nowo, tylko my wracamy w jakimś innym punkcie, to jest takie pewne kontinuum, które się toczy, no ale w ten sposób też się uczymy, w ten sposób się też rozwijamy. Co więcej, jakby są tacy, którzy mówią, że życie człowieka jest ciągłym konfliktem, tym wewnętrznym. To czy tamto, ten czy ta, tak? Że my jesteśmy w ciągłym takim konflikcie dialogu, ale my też mówimy o dialogu wewnętrznym. No to może tym rozwiązaniem byłby ten dialog grupowy. I kompromis. Ja mówiłam o 5 stylach reagowania w sytuacjach konfliktowych. To nie są, i proszę zobaczyć, że kompromis jest stylem, nie jest rozwiązaniem, jest stylem, które my przyjmujemy. I w różnych sytuacjach życiowych, znaczy większość z nas ma, to nawet testy są na to, które pokazują, że zasadniczo wykorzystujemy wszystkie te style, tylko do których jest nam czasami bliżej i w związku z tym do tego też zapraszamy innych, a przecież ci inni mogą mieć inne style i mamy konflikt, że tak powiem, stylu bywa i mamy takie wrażenie, kurde, ona znowu coś tak dostała więcej niż ja. I teraz ten kompromis
jest dobrym pomysłem, jeszcze raz to powtórzę, krótkoterminowym, żeby pewną rzecz załatwić i popchnąć do przodu tu i teraz. Słuchajcie, to umówmy się na tu i teraz, że zrobimy tak i tak. Zobaczymy, jak to działa i za tydzień do tego wrócimy, czy za dwa i zewaluujemy. I na tej podstawie prowadzimy jakąś, nie wiem, nową zasadę w klasie. To działa i wtedy mamy też takie poczucie, że to rozwiązanie nam zadziałało albo nie i możemy zmienić. W kompromisie, dlaczego on jest tam takim wybuchowym? Bo dwie strony, dwie, cztery, jakkolwiek, ale wszystkie strony w konflikcie z założenia z czegoś rezygnują. We współpracy, tym takim pełnym tym, wszyscy coś zyskują. I też pojawiają się nowe rzeczy, o których nawet nie myśleliśmy. Z kompromisem jest tak, że za jakiś moment, tu jesteśmy wszyscy zadowoleni, ale po jakimś czasie mam tak, ale to nie było dla mnie najlepsze rozwiązanie. Ja za dużo oddałam swojego. I nie podoba mi się to. Jest mi z tym źle. Mogę mieć opory, żeby do tego wrócić, ale i to otworzyć na nowo, bo znów nas tego nie uczono, żeby jednak otwierać, bo żadne rozwiązanie nie jest na zawsze, dlatego że my się zmieniamy, zmieniają się ludzie wokół nas i sytuacja, w której jesteśmy. Ja tak rzucę sztandarowy przykład, który opisuje w ogóle te, jak my możemy postrzegać rozwiązania w konflikcie. To jest są dwie siostry i jedna pomarańcza i się kłócą, tak? I mama przychodzi tutaj, prawda, i szuka, mówi, mama pyta, co się dzieje, tak? I mama pyta, do czego to potrzebujesz? I w sytuacji, w której ma to być kompromis, to mama może podzielić, dobrze, na pół tą pomarańczę. A może też, zadając pytanie, do czego to potrzebujesz, jedną córkę, i ona mówi, no ja bym chciała sobie zrobić sok. A druga mówi, no a ja chciałam zetrzeć do, no, nie wiem, do ciasta, do sernika, skórkę pomarańczową. To mamy ten moment, w którym ujawnione potrzeby i interesy powodują, że ta pomarańcza wystarczy dla nich obu, bo każda potrzebuje czegoś innego. A kompromis, czyli podzielenie tego na pół, spowodowałoby, że żadna ze stron nie byłaby do końca usatysfakcjonowana. Więc tak trochę o tym czasami można myśleć i tak też rozmawiać w swojej klasie, bo ta cała wiedza, tak naprawdę to, o czym my tutaj rozmawiamy, czym się też Państwo ze sobą dzielą, mam to doświadczenie, czasami nauczycielki mi opowiadają, że otworzyłam taką do rozmowy, podzieliłam się z tymi rzeczami, których ja się uczę, ja się dowiaduję i pogadałam o tym z moją klasą. I oni mi tutaj właśnie zaczęli wracać ze swoimi spostrzeżeniami, że tak naprawdę każdy z Państwa mógłby taki webinarium u siebie w klasie zrobić. O, tu Pan Zbigniew podrzuca, tak, ten harwardzki model negocjacji. Czemu nie? A może też warto zastanowić się nad mediacjami rówieśniczymi, czyli ten jakby zaprosić uczniów i uczennice do tego, żeby się nauczyli narzędzi, które pomagają w szukaniu rozwiązań konfliktu, tak? Bo rozwiązanie, znaczy, żeby z tym konfliktem sobie móc poradzić w każdym momencie. To są często trudne rzeczy. Ale znów, w momencie, kiedy pojawia się taka ekipa mediatorów rówieśniczych w szkole, to jest duże wsparcie dla grona pedagogicznego. Oczywiście pojawia się nauczyciel, nauczycielka, który jest opiekunem, ale to jednak jest takie dodatkowe ciało w ramach jednak spójnej struktury szkoły, która wspiera i pomaga w sytuacjach takich i prostszych, i tych trudniejszych. To jest o asertywności mówiłam o mediacjach rówieśniczych. Jeszcze jest ten jeden element, o emocjach było dzisiaj dużo i do tego cały czas będę zachęcać. I to dotyczy też tych sytuacji, które my jako, ja teraz powiedziałam, jestem w sumie drugą stroną, bo rodzicem, ale jako nauczyciele, nauczycielki wchodzimy z rodzicami.
Oni są stroną bardzo często wielu dyskusji i często stoją za tym, co dzieci mówią. Nawet czasami nie są tego świadomi. To jest jeszcze inna sprawa, nie? Że rodzic nie jest świadomy tego, że pewne rzeczy, które dziecko słyszy w domu albo widzi w domu, pojawiają się w szkole. No, ja czasami mam takie, o naprawdę? A skąd pani to wie? A, syn powiedział, ciekawe. To ja nawet nie wiedziałam, że on to wie. Dzieci są świetnymi obserwatorami, detektorami śledczymi i niestety wyklepują wszystko w szkole. Czy chcemy tego, czy nie. Z rodzicami jest, mówię, o tyle trudno, że oni są w pewien sposób, polska szkoła umieściła, oni nie są w strukturze, a są wysoko. I nie są w hierarchii szkoły, a są wysoko i to jest coś, co ja często słyszę od nauczycielek, że są już bardzo zmęczone tym, że nie rozmawiają na merytoryczne, metodyczne rzeczy z tylko, prawda, wymagania rodziców, którzy totalnie jakby patrzą tylko w interesie najczęściej swojego jednego dziecka, a przecież tych dzieci w klasie jest więcej. Agnieszko, ja tutaj zrobię zatrzymanie w kwestii rodziców. Ja Państwa zachęcam, jeśli Olu możesz podrzucić archiwalne nagrania właśnie z webinariów dotyczących rodziców. Tutaj już Pan Zbigniew podrzuca nam, że to konflikt strukturalny. Oczywiście jak najbardziej. Myślę, że często też na poziomie wartości może tutaj wchodzić niestety konflikt i jest bardzo w tym dużo emocji. O rodzicach rozmawialiśmy w tym roku w kontekście uczniów z doświadczeniem migracji, ale w zeszłym roku o rodzicach też dużo rozmawialiśmy. Wiem, że Państwo tematem rodziców są zmęczeni, dlatego ja go trochę parkuję i odkładam, bo chciałabym dotknąć ostatniego wątku, który był w naszej agendzie, czyli wątku konfliktu międzykulturowego, dlatego że jest to temat, który jakoś płynie przez polskie szkoły w wyniku uczniów i uczennic z Ukrainy, którzy dołączyli do polskich szkół w marcu zeszłego roku. Wiem, że u Państwa tacy uczniowie w szkołach też są. I chciałabym, żebyśmy tym wątkiem zakończyli, jednocześnie odliczając dni do wakacji, 38 dni, proszę nie poprawić, 38 czy 37 dni do wakacji. Możemy tym też zakończyć nasze webinarium. Ja wiem, urlopy są bardzo pożądane, szczególnie w tak bardzo emocjonalnie nacechowanym zawodzie, więc ja pozwolę sobie udostępnić ekran z tym wykresem dotyczącym wątku, ale może najpierw, Agnieszko, zadaj to pytanie jeszcze do tych karteczek, to my tam je mamy. Tak. Do tych karteczek, drodzy Państwo, proszę dorzucić odpowiedź na pytanie, konflikt międzykulturowy, boisz się go czy nie? Tak czy nie? Oczywiście na czacie też Państwo bardzo proszę o aktywność, ale do tych swoich karteczek proszę dopisać, bo te karteczki są dzisiaj takim nośnikiem treści naszego spotkania. Widzę dużo nie odpowiedzi i super, trochę tak. To może takie dodatkowe, bo to z tam, jeśli nie boisz się, to z jakiego powodu? Co sprawia, że się nie boisz? Ja widzę już dużo tak. I było też trochę. Tak. To znaczy, że bardzo taki tak. Jest ciekawe, co tu się zadziewa. Mhm. Bo różnorodność ubogaca. Taką widzę odpowiedź na moje pytanie. Dzieci jak każde inne. Jestem otwarta na innych. Mhm. Ja bardzo dziękuję, ponieważ mam świadomych uczniów. Rozmowa łączy. Mhm. Już wychodzę z czatu, żeby nie było. Bardzo, bardzo dziękuję za te odpowiedzi, bo one też pokazują, że my mamy różnie i to, jakie ja mam przekonanie na temat konfliktu, co on może dać mi, mojej klasie, co ja mam, jakie mam przekonanie na temat innych kultur również, inności jako takiej, to wszystko też wpływa na to, jak ja będę postrzegała ten konflikt, w którym są osoby inne, znaczy pochodzące z innej niż polska kultura. Jak Kasia masz tą prezentację, to zrobisz nam następny slajd. I to, co jest bardzo, bardzo ważne i z czym ja chcę wzmocnić też to, że ten przekaz, który się pojawił w czacie, może dzieci jak każde inne, dlatego że w
kontakcie czy w konflikcie, za każdym w kontakcie z drugą osobą wchodzą trzy składniki. To jest osobowość tej osoby, cechy wrodzone, różnego rodzaju przekonania, które ma. I to będzie dotyczyło i dziecka, i młodego człowieka, i oczywiście nas samych. To jest kultura, w której wyrósł. Więc oczywiście, że dobrze byłoby, mając taką, wiedząc, że w klasie mamy dzieci pochodzące z różnych kultur i nie muszą być to nie muszą być wcale od razu Ukraińcy, Afgańczycy i tak dalej. To może być też dziecko, które przyjechało z innego regionu Polski, gdzie do pewnych rzeczy nie tylko chodzi o słowa, ale o realizację chociażby wartości, jaką jest rodzina. Mamy duże różnice regionalne, żeby mieć tego świadomość. Ale to jest jeden z trzech elementów, bo jest jeszcze trzeci, to jest sytuacja, w której znajduje się ta konkretna osoba. I to nie jest tak, że są kultury, które są bardziej agresywne, gdzie bardziej walczą o swoje, czy kultury, które są bardziej uległe. Nam się czasami wydaje, że na przykład azjatyckie kultury są takie uległe i wszystko jest na ten, no nic bardziej mylnego. Tylko to, co jest istotne, to w sytuacji, w której konfliktu, w którym jesteśmy albo go obserwujemy, tak, bo widzimy, że to niech będzie pomiędzy dwójką uczniów, to bierzmy zawsze sobie gdzieś ten moment zatrzymania i na ile to jest sytuacja, na ile osobowość, na ile kultura. Bardzo często, ja tutaj sztandarowy taki przykład podrzucam, że to się bardzo często pojawiało, że szósta, siódma klasa, że ci chłopcy ukraińscy to stoją osobno, że robią swoje kliki, że się nie integrują, że są wrogo nastawieni, wrogo w takim znaczeniu, że po prostu nie chcą, tak, ani rozmawiać, ani wygrać nic razem. A ja się pytam, a co robią w tym czasie polscy rówieśnicy? No też się izolują, też stoją z boku. I to jest jakby patrząc na tą grupę i na każdą osobę z osobna, no to jest taki moment w ich życiu, w rozwoju, no, że bardzo potrzebują tego wsparcia grupy, swojej grupy, w której są tylko ci, którzy oni wybrali. I tyle. Jeszcze w dodatku jednak tylko chłopcy, żadnych tam dziewczyn. I to jest okej. Nie patrzmy na to, bo akurat ten zarzut był bardzo często, jest teraz do ukraińskich uczniów, ale wcześniej był do czeczeńskich. Ja, że ci Czeczeni tak mają. No trochę mają tak, że chłopcy osobno, dziewczyny osobno, no ale do tego w pewnym wieku, w momencie osiągania któregoś tam etapu dojrzałości, no to będą się izolować. Czy są przez to bardziej groźni? Nie, ale mniej skłonni do rozmów. Po prostu. I ja teraz jeszcze widziałam, bo był taki jeden komentarz, że zrozumienie różnic nie oznacza, że wzmacniamy konflikt. Zgadza się. Jakby udawanie, że nie ma różnic, że wszyscy są tacy sami, to jest unikanie. Więc ja bym szła do tego, żeby zauważać te różnice, tak samo jak zauważać podobieństwa. Nie? I znów o tym rozmawiać. Wyciągać, rozmawiać, bo to uczy ich dialogu, uczy ich też radzenia sobie w sytuacjach, kiedy te różnice są też na tym poziomie osobowościowym są tak trudne, że nie będę z nią gadać, nie? Mam dość, wychodzę, zabieram swoje setowki. I tak bym chyba tutaj do tego podeszła, że nie lekceważmy wpływu kultury, tego jak ona, wartości, które w kulturze mojego ucznia są, bo nasze kultury się różnią, polska, ukraińska, mimo tego, że bliskie, to się jednak różnią. Bądźmy tych różnic świadomi, natomiast nie przypisujmy im wiodącej roli, bo to się bardzo rzadko zdarza. To jakby, jak mówimy o konflikcie kulturowym, no to już są naprawdę grube rzeczy, które w polskich szkołach jeszcze nie. To nas być może czeka w przyszłości i wtedy będzie trzeba sobie radzić.
ale znów nie na poziomie jednej klasy, jednej szkoły, tylko to systemowe rozwiązania, które będziecie wprowadzać na poziomie całego społeczeństwa. Tak, zgadzam się. Tutaj pan Zbigniew nam tu cały czas podrzuca bardzo te wzmacniające informacje, że dobry konflikt, dobry konflikt. Konflikt konstruktywnie rozwiązany, obgadany, niekoniecznie taki, w którym wszyscy uważają, że wyszli zwycięsko, ale że jest obgadany, że rozumiemy, co się wydarzyło i dogadujemy się, co chcemy z tym zrobić dalej, to jest rozwojowe, również rozwojowe dla klasy jako takiej. Ja rzucam sobie, bo powiedziałam, że tam brałam udział w takiej mediacji pomiędzy w klasie ósmej, która no, nigdy się nie lubili za bardzo, ale chcieli właśnie coś wspólnie zakończyć tą. Ja mam takie podejrzenie, że to za 20 lat może być ta jedna z tych klas, które będą bardzo chciały się spotkać. I będą wspominały, pamiętacie, jak to na koniec ósmej klasy było. Bo oni przeszli przez to, że wspólnie razem przeszli bardzo trudny proces i mają, zobaczyli, że potrafią się dogadać i mają dobre efekty. Dobre efekty, zabawowe efekty. Myślę, że jest teraz też moment, żebyśmy postawiły wyraźną kropkę. Mam poczucie, że dotknęłyśmy wielu aspektów w obszarze konfliktu. Jak Państwo złożą te dwa webinaria w jedną całość, to mam nadzieję, że wyjdzie coś, co jest wzmacniające i też będzie takim wstępem albo pogłębieniem myślenia o sytuacjach konfliktowych. To, co czytałam na czacie, próbując jednocześnie, Agnieszko, bardzo intensywnie Cię słuchać, nie wszystko udało mi się przeczytać, bo tych wiadomości było bardzo dużo, to ja słyszę, widzę i czytam, że wiele dobrego, jeśli chodzi o rozwiązania w klasach, się już dzieje u Państwa. Za to bardzo dziękuję, za podzielenie się, bo mamy po prostu wspólny mózg, to jest synergia. Społecznie się uczymy, czytając o doświadczeniach innych nauczycieli i nauczycielek i za to bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam też Państwa do spojrzenia na swoje kartki, co Państwo zapisali na początku spotkania. Potem przeszliśmy przez te pytania, może czasami nie bezpośrednio, ale jednak dotykając każdego zagadnienia pojęcia dobry, zły i kompromisu. Do tego bardzo Państwa zachęcam, żeby pijąc jeszcze herbatę albo jutro pijąc herbatę rano, mieć refleksję nad tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ja jestem zbudowana tą postawą, tymi głosami i zasięgiem, że Państwo tu z nami są do końca, do ostatniej minuty. Bardzo dziękuję za obecność, aktywność i słowa wzajemnie do siebie wzmacniające. Tobie, Agnieszko, za cudowną rozmowę. Ja bym chciała jeszcze porozmawiać, żeby jeszcze ten konflikt rozkładać na czynniki pierwsze. Czas się nam po prostu kończy i to jest niemożliwe. Ja sobie zapisuję w notatkach, że mediacje rówieśnicze to jest coś, co możemy wziąć na warsztat w następnym roku szkolnym, żeby jeszcze Państwa wzmocnić i poszukać wsparcia wśród młodzieży, a nie wszystko na nas, nauczycielach i nauczycielkach. Proszę Państwa, na zakończenie dzisiejszego spotkania jestem winna również sprawy organizacyjne, to znaczy widzimy się na ostatnim webinarium w tym roku szkolnym 5 czerwca, więc już bardzo niedługo ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że wspólnie zastanowimy się nad tym, jak już oceny wystawione, to co teraz, bo 5 czerwca to tak naprawdę jeszcze całkiem sporo do końca roku szkolnego, a w szkołach następuje w związku z tym rozluźnienie, więc pozastanawiamy się wspólnie z moimi gośćmi, co można robić w klasie bądź poza klasą, kiedy oceny są wystawione. Zachęcam Państwa, mam nadzieję, że to będzie webinarium pełne słońca, dobrych emocji i rzeczywiście już prawdziwego odliczania do urlopu, który się wszystkim z Państwa należy, więc mam nadzieję, że to nam się uda zrobić. Link do zaświadczenia poleciał. Olu, wrzuć proszę jeszcze raz. Mam nadzieję, że to wszystkim pomoże w uzyskaniu zaświadczenia. Agnieszko, bardzo Ci dziękuję.
Dla mnie... Ja bardzo dziękuję. Czekaj, ja to, bo Państwo już uciekają, więc ja tu powiem bardzo, bardzo dziękuję za tą aktywność i dziękuję mojemu mózgowi, że tam od czasu do czasu był w stanie coś zobaczyć. Bardzo dziękuję za całą pracę, którą Państwo wkładają w serce. Co tam praca? Serce. I w to, żebyśmy my tak naprawdę jako społeczeństwo wzrastali, bo to jest całościowe. Ja bardzo dziękuję, że Państwo byli z nami do 20:29. Kończymy, żegnamy się. Odporna Szkoła wróci, wracamy 5 czerwca. Proszę być czujnym, ja zawsze zaproszenia do Państwa skieruję. Dziękuję, dziękuję Oli za pomoc, jak zawsze była tam aktywna i wyczekująca. Agnieszko, dziękuję. Dobranoc, proszę pić herbatę w spokoju i patrzeć w notatki. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Ola musi nas wyłączyć, bo ona ma tą władzę, więc Olu, musisz nas rozłączyć, żebyśmy mogły powiedzieć ostatnia dobranoc. Czekamy. Olu, może...